Dobra, pytanie, czy kikka się powinna kręcić? Oczywiście, że nie, ale nikt nie mówił, że jestem mądry. Odejdź. Ciągniemy cię do góry, SU-11 cię zgarnie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, fuck off. Potrzebuję innej propozycji. Potrzebuję innej propozycji. P38, możemy spróbować P38. Jako, że mam wersję K i mimo, że wcale mi nią dobrze nie idzie, ale i tak ją lubię. Niestety z P38 jest taki kruczek, że może nas wrzucić do bitwy, gdzie będziemy walczyć z Junkersami 288, a jest to jeden z najgorszych samolotów do walki z Junkersem 288. Zdrowa woda jest popijana, to jest warunek przetrwania. To jest mój warunek przetrwania tutaj akurat. Bo moje gardło inaczej wysiądzie, po prostu. Jakby uwielbiam, wiecie, gadać do mikrofonu i w ogóle. Ale jakieś nawilżanie tego organu mowy jest wymagane. Dobra, 5600, dobry pułap. Natomiast Lightning może jeszcze dużo, dużo wyżej. Dobra, 6300, starczy. Gdzie są przeciwnicy? Ojejku, patrzcie jak oni są nisko. Co za biedaki. Mają tylko jeden silnik. Pff. Zaraz wyzerujemy silnik i po prostu spadniemy im na łeb. Albo na głowę. Mówiąc kulturalnie. Dobra, boom and zoom. It's boom and zooming time. Atakujemy A7M. To jest dużo bardziej irytujący samolot. Nie jestem najlepszym majwerem na świecie. Tym bardziej, że jest problem z P38, mianowicie taki, że bardzo ciężko się w niej celuje w cokolwiek. Dwóch ich było, więc mieli przewagę liczebną. Tak. I mieli psa. Dobra, zrobimy zakręt mały. Klapy. Spróbujemy zaatakować tego A65. No po prostu skill issue, no. Nic nie poradzę. Zabijcie go, jak najszybciej, na śmierć. Dobra, możemy się zająć resztą. Coś tu się pojawiło, ale tu pode mną, dobra. O, ale tu jest dobry bufecik. Zaraz się tym zajmiemy. Pomogę dobremu graczowi, tutaj odgonię jednego A7M. Okej, płonie. Może się uda drugiego A7M zgarnąć. Matko, jak się wystraszyłem, dźwięk silnika, to kurna, to mój. Może upasniemy z tego? Z kilometra 200. Dobra. Nie będę za nim zakręcał, bo nie ma takiej potrzeby. Niech się inni bawią, a ja tutaj sobie po prostu będę boomował i zoomował. Okej, okay. A6M5, pomożemy naszemu P51. Póki mamy dobrą prędkość, to możemy się tu z nimi pojedynkować.
Jakim cudem to go nie trafiło, proszę mi odpowiedzieć. Dobra, Mustang, pomóż. I 225 też możesz pomóc. Dobra. Aż te zera są irytujące. Kto to kurna wymyślił? Głupie Japońce. Jak to cytując Obelixa, głupi ci Japończycy. Znaczy parafrazując, przepraszam, bo to nie jest cytat. Dobra. Wytrzymaj, już się do ciebie dokręcam. A to kurde, dobra bitwa, bo tu się schodzi wszystko do gleby. Schodzi wszystko do gleby. Dobra, pomogę tutaj. Dobra, ci sobie poradzą. Ja muszę tu pomóc naszemu. Nie. Mam wrażenie, że wleciałem mu trochę pod celownik. Aj. Nie zdążyłem mu pomóc. Nie zdążyłem, niestety. Dobra, zrobimy pętelkę. Zostały same Japończyki. Tego postaramy się rozwalić, tego A7M. Okej, okay, jeden A6M5 już płonie. A7M właśnie wykonuje unik. To się przełączę w tym momencie na drugi A6M5. Ryt. I dostał dosyć poważnie. Gdzie jest A7M? Gdzie jest A7M? Okej, okay, w tamtą stronę, okej. Okay. Dobra, A65 dostał i to dosyć mocno. Nie wiem do końca, co mu rozwaliłem. Ale nie powinien być z tego zadowolony. No ale na razie, jeżeli chodzi o walkę pionową, to no, z takim deficytem mocy, to ci Japończycy mogą pomarzyć, żeby mnie dopaść. Dobra, rozwalił się. Niestety tutaj... Okej, okay, teraz muszę po prostu się rozpędzić. A7M nie powinno być zagrożeniem z uwagi na to, że jest mocno poharatane. Nie wiem, jakim cudem to A65 zdołało nie zginąć i przeleciała przez wszystkie moje pociski. Ale w tym momencie zobaczcie, co ja mogę zrobić. Ja po prostu mogę sobie nad nimi kręcić pętle, a oni nie mogą absolutnie nic z tym zrobić. Ja mogę po prostu ich atakować do usranej śmierci mojej lub ich. Kolejne trafienie. Przechodzę bokiem, wychodzę do góry i nie, ten gościu nie powinien mi nic zrobić. No i jest dokładnie tak, jak mówiłem, A7M również nie ma po prostu absolutnie sposobu. I robię kolejną pętelkę na klapach. Przeciągam ją jeszcze troszeczkę, bo widzę, że A65 się do mnie staluje. Ale w końcu ta prędkość mu się skończy. Jakim cudem on jeszcze tak helikopteruje do góry? To jest po prostu coś, czego najstarsi górale nie wiedzą, ale ja po prostu na całe szczęście trafiam tylko siódemką, więc mogę zrobić jeszcze jedną pętlę. I nawet zero w walce pionowej w takiej sytuacji z P-38 po prostu nie może konkurować. Dobra, udamy, że atakujemy A6M5, jednak przełączymy się na A7M. Nie, jednak nie. Pójdziemy z powrotem do góry. Problem jest taki, że jestem tu sam. Matko, jak się... Zaraz zerknę, kto tam zafollowował, ale się wystraszyłem. Myślałem, że słyszę kolejny samolot. Dobra. A65 jest zdecydowanie groźniejszy w tym momencie niż A7M. Też po prostu A7M jest obecnie bardzo, bardzo obity. A65 też jest obity, ale no... Ale dobra, dobijemy A7M, jako że on już widzę, że ledwo zipie. Dałem mu znać, że jesteśmy tutaj. Jako, że skończyło mu się... No dobra. Aha! Teraz się pojawiłeś. Dzięki. Dobra. Okej, okay, pojawiający się teammate zawsze na propsie. Dobra. Więc tak. Spitfire. Mam nadzieję, że nie zginie na czołówkę, żebym mógł się jeszcze z nim trochę pobawić. Dostał i to mocno, a to bardzo dobrze, ponieważ Spitfire nie lubią uszkodzeń. I jest chyba ślepy, ponieważ nie zobaczył, że ja jestem za nim. Więc w tym momencie, kiedy zakręci się w P,
brawo, żeby dogonić tego korsarza, powinienem wejść mu na ogon. No właśnie. I kryty i do widzenia, panie Spitfire'ze. Okej. Okay. No to co, gonimy. Chyba nie dorwiemy tego zera, także zostawimy go w spokoju. Skupimy się na J288, który próbuje wrócić do bazy, ale wątpię, że mu się to uda. A z przodu jest najlepszym sposobem, żeby atakować tego oto pana. Chyba, że się ma takiego aima jak ja. Co za po prostu śmiecio samolot. Momencik, znowu straciłem dostęp do czatu, bo telefon mi zgasł. Okej. Polecimy się przeładować. I zaraz dołączymy. Fajna bitwa, podoba mi się. Ej, podobają mi się te niki, które macie. Styrus Spiritus, Pancerna Kaleka, twój stary El Primo. Tak, to jest... Widać, że jesteśmy w internecie. Ja rzeczywiście was wszystkich witam. Bo chyba się nie zdążyłem przywitać, bo byłem zajęty dokwajtowaniem. Dobra, więc mamy raz, dwa, trzech. Na raz, dwa, trzech. No dobra, to tylko teraz trzeba dobrze wylądować, nie rozbić się. Mamy 0, BF-a i Junkersa. BF nie ma żadnych szans P-38. 0, no to wiadomo, że jest irytujące. Natomiast największy problem będzie z Junkersem, bo jeżeli Junkers potrafi się ustawiać, a ten gościu widzę, że coś tam ogarnia, będzie strasznie ciężko go rozwalić. Więc trzeba będzie po prostu zastosować strategię po prostu nękania go. Trzeba będzie go ostrzelać. Najlepiej jak będzie leciał do bazy, żeby musiał zakręcić z tymi uszkodzeniami. Dobra, wszyscy widzą, że lecą tutaj na lotnisko się przeładować. A więc przeładujemy się, przeładuję się i ja. Widzę, że BF-109 już się wspina, a 65 tak samo. Na całe szczęście wspinanie się to jest coś, co tygryski w P-38 lubią najbardziej. Jak najbardziej mogę iść we wspinanie się. World of Airships. Airships? Uszostatki? Okej, okay. Mogą być i uszostatki. Dobra, jest mały problem. A-65 tutaj leci i BF, ale są bardzo, bardzo rozdzieleni. A więc dobra. A więc muszę się po prostu powspinać trochę. Odlecę w bok. Im wyżej, tym lepiej. Nie znam tekstów Jabłona, ja nie jestem zorientowany w polskiej jakiejś memografii, nie? Jeżeli chodzi o takie, wiecie, takie memy z... które są jakieś bardzo... do których... Ja znam jakby bardzo dogłębnie historię angielskiego internetu, natomiast polski to jest zdecydowanie moja słabość. Okej, okay, A65 próbuje mnie dogonić. Good luck. I BF również. Dobra, ja ich tutaj odciągnę. Im wyżej, tym lepiej. Przemoczymy się na wspinanie na 15 stopniach. Żeby zaciągnąć tego BF-a jak najwyżej. Gdyż P-38 kontra BF. No mówię, no jeżeli wdamy się w dogfight, to jeżeli ten BF chociaż trochę ogarnia, co się dzieje, to nie ma szans. Jeżeli dobrze ogarnia, co się dzieje, ma małe szanse. Ale w dogfightie naprawdę, uwierzcie mi, P-38 jeździ po prostu po BF-ie. Dobra, widzę, że BF atakuje naszego F2G, także będziemy musieli tutaj kroczyć. BF sfejkował atak i leci na mnie, także postaramy się uniknąć czołówki i pokażę wam za chwilę dlaczego, przynajmniej postaram się, bo będzie troszeczkę niezręczne, jeżeli powiedziałem, że to zrobię. To jest jeszcze wersja K. No dobra, on jest wersją K, ja jestem wersją K i śmiejmy twierdzić, że ja jestem lepszą wersją K. Dobra, no i został pan A6. O matko jedyna, co jest? Ja pierś się wystraszyłem. Dobra, szybko.
Nie, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Proszę. Ty dziadzie. O, ty dziadzie, niedobry. No dobra, to zostałem sam przeciwko Junkersowi. No dobra, to teraz trzeba chronić nasze bazy przed Junkersem. Ostrzelać go w drodze jak będzie leciał w tą stronę. I wykorzystać fakt, że dzięki temu, że teoretycznie powinien być uszkodzony, zastrzelić go w drodze powrotnej. Albo go pod... no najlepiej to by było go podpalić w ogóle. Wbrew pozorom on ma dosyć duże szanse. Więc postaram się jakoś go przechwycić. Jest tak irytujące, żeby trafić ten samolot. Jeszcze mnie skrobną, zobaczcie, nie? Za... Fuh. A ty sobie kepsunia wsuwasz pewnie ostrego. Dobra, gościu, zrzuć i wyskocz. Wiadomo, że się zgasi. Nawet jakoś bardzo, bardzo nie zwolni, nie? Co za po prostu. Ja nie mam jednego silnika, a on jest po pożarze i na spokojnie leci sobie 500 na godzinę. Bez spiny, nie? Ojejku. Dobra, muszę go zestrzelić, no inaczej będzie kurna. Jeszcze gościu gra dosyć dobrze. Ustawia się w irytujący sposób. No, widzicie? Co za pajac. Nie. Spociłem się. O jejku, dobra. Po prostu ja miałem lepszą zapalniczkę niż on. Dokładnie, not dead.